Wszyscy znają Batmana, bohater Gotham, gość, który przebiera się w nietoperze i walczy z przestępcami i innymi trudnościami, jakie rzuca mu krwiożercze miasto. Te cechy postaci zna każdy, nawet dziecko. Batman jest trochę mroczny, ma całkiem ładne przebranie, Batmobil i masę gadżetów, które pobudzają naszą wyobraźnię. Osoby bardziej zaznajomione z Batmanem skojarzą go jako Bruce'a Wayne'a, playboya, filantropa, który nocą przebiera się za Batmana i robi to po to, by pomścić swoich rodziców. Jego rodzice byli wspaniali, byli aniołami, czuwali nad Gotham. I bez nich miasto podupadło, ale właśnie Batman ma to zmienić. Trochę w hołdzie dla nich, trochę po to, by Bruce miał swoją zemstę. To jego sposób na walkę z przeszłością i próbą zrównania legendarnemu statusowi, jaki posiadali jego rodzice. Tak było, tak jest i tak pewnie będzie. Oczywiście co jakiś czas pojawiają się jakieś historie czy filmy, które próbują to zmienić, które próbują dać inny cel Batmanowi. Ale bądźmy szczerzy, ciężko pobić taką historię. Ciężko znaleźć inny, równie dobrze uzasadniający zachowanie Bruce'a motyw. Batman to Bruce Wayne, ale Batman to też próba bycia ideałem, do którego aspirowali jego rodzice. To piękna historia, ale 2 sierpnia 2016 roku Telltale Games, twórcy wielu znakomitych przygotówek, postanowili napisać Batmana na nowo. Sprawić, by jego motywacja i siła pochodziła z innego źródła. Mówiąc krótko, co by się stało, gdyby okazało się, że rodzice Batmana byli przestępcami? Ba, byli nawet gorsi od tego, który ich zabił na oczach ich dziecka w alei przestępców. In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Przygodę zaczynamy od akcji Batmana. Ten próbuje zatrzymać zbirów przed włamaniem się do biura burmistrza. Ten Batman do tego momentu jest dość kanoniczny. To znaczy wciąż jest to Bruce Wayne i wciąż jego motywacją jest pomszczenie rodziców i sprawienie, by Gotham było pięknym miejscem, gdzie przestępczość nie istnieje i gdzie nikt nie zastrzeli komuś rodziców. Wciąż ma on zasadę o niezabijaniu i wciąż jako Bruce Wayne stara się inwestować w nowoczesne technologie mogące pomóc ludziom jego ukochanego miasta. Miasta, które kocha rodzinę Wayne'ów. Nie bez powodu, przecież Bruce nazywany jest księciem Gotham. Ktoś o takim statusie automatycznie może mierzyć wyżej. Dlatego też Wayne jako Batman wspiera policję swoimi pięściami, a jako Playboy wspiera Harvey'a Denta, który bierze udział w kampanii na burmistrza Gotham. Razem z Bruce'em chcą zetronizować burmistrza Hilla, który jest skorumpowanym politykiem, od lat rządzi miastem celowo ignorując terror sponsorowany przez bossów mafijnych, czy lubi też poprzeszkadzać policji w śledztwie. Podczas zbierania funduszy na kampanię w rezydencji Wayne'ów pojawia się pewien nieproszony gość, Carmine Falcone. Jest on bossem w mieście, największym gangsterem, który od lat jest nie do zdobycia przez służby. Zawsze wychodzi z każdej akcji w rękawiczkach, dzięki czemu, mimo że każdy wie, że jest gangsterem, to nikt nie może mu postawić zarzutów. To praktycznie Al Capone, tylko bardziej bezczelny i bardziej krwawy. I wytrzymał w tej branży dużo dłużej. Jest przyjacielem burmistrza Hilla, albo przynajmniej są w sojuszu, bo teraz Falcone przychodzi dogadać się z potencjalnym nowym burmistrzem Dentem, a raczej z Bruce'em, bo ten swoim gangsterskim sposobem myślenia uważa, że za wszystkie sznurki będzie pociągać Wayne. Bruce, mając dalej w głowie idealny obraz rodziców i chcąc oczywiście czynić dobro, odmawia, upewniając Falcona, że Dent nie będzie miał umowy ani z gangsterem, ani z nim samym. Są przeciw korupcji, która zżera to miasto. Robiąc to w sposób dość nieuprzejmy, Falcon oburzony wychodzi i gdy wydaje się, że to właściwie koniec tej znajomości, okazuje się, że zrobiono im kilka wspólnych fotek. A co najgorsze, świat dzienny ujrzały wiadomości o tym, że rodzina Wayne'ów zbudowała swoją legendę na trupach. Rodzice Bruce'a byli gangsterami, wspólnie z Carmine'em Falconem i burmistrzem Hillem rządzili go tam twardą ręką. Postanawiając uzyskać informacje w tej sprawie, Batman pojawia się w klubie Falcona, gdzie ten wraz ze swoimi przyjaciółmi spędza miło czas, ciesząc się spokojnym życiem i niepoliczalną wręcz ilością władzy, jaką daje mu układ z burmistrzem. Gdy Batman przechodzi przez ten apartament, możemy zrozumieć, czemu Falcon chciał układu z Dentem. Wygodne życie i luksus to rzeczy, do których łatwo się przyzwyczaić i szkoda je tracić. Po przesłuchaniu Falcona okazuje się, że te informacje to nie były plotki. Falcon był prawdziwym przyjacielem ojca Bruce'a. Co więcej, burmistrz Hill też. Wspólnie zbudowali to miasto i wspólnie je terroryzowali. Spill it, Falcone! While you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You want to save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Potwierdzenie tych plotek szokuje Bruce'a. Znajdujemy go w uliczce, gdzie zostali zamordowani jego rodzice. Szok i chwila próby sprawia, że Bruce przypomina sobie pełen obraz sytuacji z nocy, która go zniszczyła, ale jednocześnie stworzyła Batmana. Tak, ten wieczór, to spotkanie z przestępcą nie było przypadkowym rabunkiem. To było zabójstwo na zlecenie. Rodzice Bruce'a zostali zamordowani w mafijnych porachunkach. Mały Wayne nie mógł skojarzyć tych faktów od razu i myślał, że chodziło o perły. Tak naprawdę chodziło o znacznie większe pieniądze i władzę. Wyobraźcie sobie, że całe wasze życie budujecie w ramach
ramach dorównania pewnej osobie, sprawienia, żeby ta była dumna. Nie można winić za to motywacji Bruce'a, miał swoich rodziców, zwłaszcza ojca, za aniołów. Nie mógł wiedzieć, kim tak naprawdę są. To przecież ich śmierć stworzyła Batmana, a teraz Bruce musi żyć z łatką rodziny mafijnej i tym, co jego rodzina dokonała dla ludzi wokół. Zostawmy teraz na kilka chwil Bruce'a z jego myślami. Niech zdecyduje teraz, jaka będzie jego przyszłość jako Batmana. Przyjrzyjmy się teraz dwóm postaciom, których życie zostało zniszczone przez Thomasa Wayne'a, czyli ojca Bruce'a. Zaczniemy od bliskiej osoby dla młodego Bruce'a, jaką był Oswald Cobblepot. Ten mężczyzna, kiedyś podobnie jak Bruce, był szanowanym członkiem elity Gotham. Jego rodzina była niesamowicie bogata i wpływowa. Czasu, że jego matka oszalała i została nafarszerowana lekami do tego stopnia, że nie przeżyła kuracji. To wszystko doprowadziło ojca Oswalda do szaleństwa i mały Oz z dnia na dzień stał się biedną sierotą, na którą wszyscy krzywo patrzą, bo miał matkę wariatkę. Z tą gorącą blizną chodził całe życie, popełniał liczne przestępstwa, aż w końcu postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i dokonać odbudowy pozycji Cobblepotów. Ale gdy dowiedział się, że Thomas Wayne osobiście wydał rozkaz zabicia jego matki i spreparował dokumenty, że jest szalona oraz zagarnął ziemię Cobblepotów pod swoją wieżę, biedny Oz porzucił plan odbudowy swojego rodu. Postanowił się za to skupić na zniszczeniu innego rodu panującego w mieście. Rodu Wayne'ów. Pod przykrywką i z maską pingwina zawarł sojusz z Lady Arkham, złoczyńcą, który zamaskowany chce steroryzować miasto i rzucić je na kolana, by ściąć głowę księciu Gotham. Nie bez powodu Oz tak łatwo podjął współpracę z Lady Arkham. Ta ma podobne motywacje co on i prawdziwa tożsamość do Vicki Vale. Jednak jej nazwisko nie pochodzi od jej biologicznych rodziców, tylko tych z rodziny zastępczej. Jej prawdziwe imię i nazwisko to Victoria Arkham. Tak, jej rodzice zarządzali słynnym azylem dla obłąkanych. Współpracowali tam z Thomasem Wayne'em, który chciał wykorzystać azyl do swoich celów i wrzucać tam swoich rywali politycznych, by z łatwością się tam z nimi zmierzyć i pokonać ich swoją pozycją, jaką ma doktor wobec pacjenta. Zwłaszcza takiego, który jest traktowany jak wariat. Jednak nie ta podłość doprowadziła do tego, że Vicki zdecydowała się na ubranie stroju i stanie się mścicielem, przywódcą dzieci Arkham. Biedna, mała sierocona Vicki musiała trafić do rodziny zastępczej. Podły los sprawił, że trafiła do Vale'ów. Ci byli istnymi diabłami, gnębili ją i torturowali. Na przykład zsyłając do piwnicy, gdzie ta, bez światła i jedzenia, miała spędzać dnie w takiej pieczarze za karę. Tam jedynym jej kompanem była przerażająca dla postronnego świadka lalka i malowanie na ścianie. Zamknięta z własnymi myślami, stała się niesamowicie wytrzymała i szukając informacji o jej rodzicach, odkryła, że Thomas Wayne załatwił jej rodziców, co w dłuższej perspektywie sprawiło, że ta trafiła do Vale'ów. Thomas Wayne, anioł Gotham, tak naprawdę był diabłem tego miasta. Miał dobry PR, ale jego działania były zdecydowanie złe. Jego działania za życia sprawiły, że dwie sieroty nabrały chęci zemsty, a jego śmierć doprowadziła do tego, że jego własny syn też zaczął pałać rządzą zemsty. Trzy sieroty, które postanowiły podjąć różne, ale wciąż radykalne środki. Oz chce pokonać Wayne'a i przejąć jego firmę. Vale chce spalić Gotham, a Bruce chce pomścić rodziców jako Batman. Trzy rodzaje zemsty i trzy etapy pochłonięcia przez nią. Vicki została przez nią najmocniej skonsumowana. Oz kieruje się nią, ale zachowuje pewien racjonalizm i wyrachowanie, a Bruce stara się czynić dobro. Co jednak dzieje się w jego głowie, gdy okazuje się, że jego rodzice byli przestępcami i jego dziedzictwo jest zbudowane na cierpieniu innych, w tym jego przyszłych przeciwników. Cóż, Bruce sobie z tego nic nie robi i uważam, że to piękne. Oczywiście potępia czyny swoich rodziców, ale dalej jest Batmanem. Dalej walczy z przestępczością i zmienia swoją żądzę zemsty na potrzebę czynienia dobra. Odkupienia się w oczach ludzi Gotham i dokonania czegoś dobrego. Czegoś, co sprawi, że z dumą będzie o sobie myśleć. Ma nowy cel, zemsta już go nie skonsumuje. Nie ma powodu do niej. Rodzice zginęli przez mafijne porachunki. Ich zabójca nie żyje, a człowiek, który go wynajął, również nie jest obecny. Bruce nie ma powodu, by podporządkować się jakiejś myśli czy potrzebie. Zostaje w pewien sposób sam ze swoją głową i fakt, że dalej działa jako Batman, dalej walczy ze złem, pokazuje, że jego czyny od początku były dobre, że przeszłość rodziców wcale już na niego nie rzutuje. Nie jest on dobry, bo oni byli dobrzy. Nie jest też zły, mimo że byli okropnymi ludźmi. Jest dobry, bo takim człowiekiem po prostu jest. Jego serce stoi po właściwej stronie i z tego upadku wyciągnął lekcję i siłę. Za to uwielbiam Batmana. Sam jako małe dziecko wiele razy podziwiałem go za tą niezłomność, za to, że walczył z tymi niesamowicie groźnymi przestępcami. A przecież był zwykłym człowiekiem, przerażonym chłopcem, którym i ja bym pewnie był, gdyby spotkał mnie taki los, jak jego. Ale z jakiegoś powodu ten odnalazł w tym siłę i nigdy się nie poddawał. Pod tym względem Batman jest inspirujący. Teraz podziwiam, jak jego postać oddziałuje na ludzi i jaki morał niesie. Nigdy nie wolno się poddawać i nigdy nie można pozwolić, by negatywne emocje cię pochłonęły. Nawet jeśli są, wykorzystajmy je jako lekcje lub motywacje do dobrych celów.
Nie każdy z nas musi walczyć z przestępczością, ale każdy z nas może sprawić, że nasze życie okaże się trochę lepsze. Czasami sama myśl w tym pomaga. Dlatego też Telltale zrobiło świetną robotę z tym Batmanem, zburzyli mit doskonałych rodziców Batmana. Zamiast tego pokazali, że nawet mimo zniszczenia jego największej motywacji i tak Batman pozostaje Batmanem i dalej ratuje ludzi Gotham. Fakt, że jeszcze możemy brać w tym udział i podejmować decyzje, pomaga wczuć się w historię i docenić jej burzenie i jednocześnie tworzenie legendy na nowo. Batman od Telltale Series jest wspaniały. Nie dziwię się, że historia tej gry stała się inspiracją do moim zdaniem najlepszego filmu z Batmanem, jaki powstał, czyli The Batman z 2021 roku. Tam też, mimo skompromitowania rodziny Wayne'ów, pod koniec Batman wyciąga z tego wszystkiego nadzieję i rozumie, że nie może się kierować tylko zemstą i złymi uczuciami. Gniew nie może sprawiać, że jego pięści idą w ruch. Musi być czymś więcej, wzorem dla siebie i wzorem dla mieszkańców jego miasta. Działania Batmana w grze zainspirowały Vicki Vale do takiego działania. Dzięki niemu dokonała takiego ekstremizmu i przybrała postać zamaskowanego złoczyńcy. Ale nowe działania Batmana i Bruce'a Wayne'a sprawią, że te postacie nie będą już źródłem złej inspiracji. Mówi się, że Batman tworzy swoich złoczyńców, ale ja zawsze uważałem, że ich tworzą ludzie. Po prostu jesteśmy źli wobec siebie, a niektórzy nadużywają swojej władzy czy siły. W takich chwilach ktoś taki jak Batman może zainspirować do większego czynienia zła, ale jednocześnie sprawi, że powstanie też nadzieja. Takie jest prawo natury. Yin-yang, zło istnieje, wspólnie z dobrem. Gdyby nie było Batmana, każdy taki ekstremizm nie byłby tłumiony i rozpanoszył się po całym świecie. Jego obecność potrafi powiększyć nasilenie starań sprawców, ale jednocześnie jego postać jest tłumi. Batman nie jest Superman. Nie daje nam nadziei na to, że będzie pięknie i będziemy w raju. Batman daje nam nadzieję, że w ciężkich chwilach odnajdziemy siłę, by się przeciwstawić trudnościom, jakie przyniesie nam los. Za to uwielbiam tą postać. Od małego dziecka po dziś, dorosłą osobę, Batman dalej jest moim ulubionym superbohaterem. Cieszę się, że ludzie są przez niego inspirowani i próbuję się zrozumieć tą postać z wielu różnych perspektyw, dając mu wiele różnych ciężkich chwil do przejścia. Batman to zwykły człowiek, jeśli on daje radę, to ja dam radę z tym ciężkim tygodniem, który mi się szykuje, albo trudną rozmową do odbycia z bliską osobą. Wszyscy w głębi duszy możemy dać radę przy wsparciu rodziny czy innych środków. Jest w nas jakaś siła. Siła, która sprawia, że wstajemy i idziemy do przodu. Batman ją odkrył i daje nam przykład. Mam nadzieję, że znajdziemy tą siłę. Dziękuję za oglądanie.